Zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym wam jeszcze przypomnieć o tym, że nadal trwa zbiórka pieniędzy dla lekarzy na sprzęt medyczny, który jest teraz bardzo potrzebny w całej Polsce, jak i na całym świecie. Więc jeżeli jesteście chętni do pomocy albo jesteście zainteresowani chociażby udostępnieniem, to pierwszy link w opisie, zapraszam. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj ze mną Mikołaj, Krzychu, Mike i Kasia. I dzisiaj jesteśmy jednorożcami. Tak, jesteście jednorożcami. Kita jest złożona, być git. Ja głupio wyglądam, więc nie zrobiłam sobie jednorożca, ale wy jesteście jednorożcami. I dzisiaj mam odcinek challenge'owy. Będzie to polegać na tym, że każdy z was ma na chwilę obecną 3 życia. Tak jak Mike ma 6, ale po pół serduszka. I będą do wykonania różne challenge, które będą polegały na tym, że kto będzie ostatni albo kto będzie pierwszy. Także jedna osoba zawsze będzie wygrywać i pozostała trójka będzie tracić życie. Osoba, która na koniec dostanie chociażby jednym życiem, wygrywa $50. Challenge są takie, że wydaje mi się, że każdy jakby ma szansę wygrać. Nie są takie, że ktoś może być lepszy. Dawaj, zaczynajmy. Dobra. $50. Dobra, pierwsze zadanie to gorące krzesła. Za nami właśnie są 3 krzesła. Ale jeszcze nie. O, ktoś tu stracił życie. Kolejny challenge, dawajcie kolejny challenge. Jeszcze nie zaczęło. Każdy wie, na czym polega ta gra. Tak. Nie możemy dawać muzyki przez prawa autorskie. Ale ja będę sobie śpiewać. Tak, będę wam śpiewać. No i kto ostatni. Nie wolno dotykać krzeseł. Tak, nie wolno dotykać krzeseł. I kto zostanie jako ostatni, ten wygrywa, a reszta traci. Tak. Dobrze. 3, 4, start. O nie! Przez to zatrzymanie właśnie! Czyli ja tracę życie. Tak, on już traci życie. Ej, przesła sprawdziłem, działają. 3, 4, start. Ale dawajcie szybciej. Dobrze, jaka walka. 3, 4, start. Czyli macie teraz 2 życia. Kolejna konkurencja to kto pierwszy przyniesie rzeczy z list. Run. Jak się wracaj! Z której listy? Z jakiej listy? Nie, nie, chodź! Myślę, że trzeba znaleźć listę i zejść. Mam tu listę. Każdy ma indywidualną listę przedmiotów. One są mniej więcej w dokładnej odległości. Mniej więcej w takiej samej odległości. Bądźcie czujni. Dobra. Ponieważ są podchwytliwe momenty. Proszę to dla ciebie. Będziemy patrzeć, tak? Nie patrzcie jeszcze. A osobno? Nie otwierajcie jeszcze. Każdy będzie biegł osobno i będę liczyć czas na stoperze. Są po 3 rzeczy, musicie mi je tutaj przynieść. Michael, możesz sobie otworzyć listę i masz do znalezienia. Czekaj. Banan, zabawkowa broń i trójkąt. Start. Fajne! Co za oszusty? Come on! Wait, idę trójką! Na błędu. Bam! Sobie. No i żeby nie było, że macie tutaj utrudnienie, bo Mikołaj tutaj mieszka, to ja założę się, że Mikołaj nie wie, gdzie są większość rzeczy, więc myślę, że jest tak w miarę sprawiedliwe, okej? Okay? Dobra, Kasia, możesz otworzyć kartkę. Masz do znalezienia pilota, telewizora, książkę i butelkę wody. Start! Jest pilot, dobra. Książka, butelka wody, okej. Okay. Gdzie jest książka? O, nie powiem. Gdzie jest książka? O jest! O nie, nie poszło do domu. Dobra. Okej. Okay. Ja miałam znaleźć. Okej. Okay. Co teraz? Ja mogę. Dobra, to otwórz, co masz ten? Ja przeczytam, że... W sensie, dobra. Każę wam otwierać, dlatego, że możecie jeszcze sobie nie doczytać. Pomarańcza, mój but, lakier do poznaki. Start! Lakier do poznaki, what the fuck? Nie przypominam sobie, żebyśmy kupowali pomarańcze. Wszystkie owoce na leżą w głowie. Tylko nie pomarańcze. Halo, pomarańcza! Czy czasem nie schowałem jej w łazience? Nie. O, elo. No, ci już nie spieszy. No. Nie, że nie ma sensu.
Dobrze, młody G. Krzychu, otwórz co masz. Billa, kluczyki od auta, widel, start. Te okulary. Mam kluczyki. O nie, tutaj jest seniora! Dobra. No pozostała tylko Billa. Gdzie może być Billa? Nie! Kurde! O! Dobra. Okej. Okay. W ogóle musiałam przynieść te Bille, bo one były tam ustawione, a ty... O, czemu te Bille tutaj zabrali? I zaczęło się przenosić, a my tak z Radkiem, o nie! Przenosić na stół i teraz patrzy Billa. O, łatwo będzie, lecia tam pusty stół. Powiem wam teraz, jakie mieliście czasy. Teraz jedna osoba po prostu nie traci życia, a cała reszta traci, tak? Tak. Czwarte miejsce z czasem 1.09. Masz ty. Yeah. Mam Mikołaj. Trzecie miejsce z czasem 1.01. Masz Krzychu, ty. Znowu ze mną wygra? O nie. Serio mi się wydawało, że byliście, że tak długo szukaliście. Wygranym jest... Michael! Yeah! 1 sekund! Wszyscy mieliście minutę! Ty miałeś minutę, a Michael miał 41 sekund. Serio? Wow! Słuchajcie, masz dwa życia, oni mają po jednym teraz. Ja mam, jak mam dwa życia? Masz 3. Trzy, a my mamy po jednym. Sześć! Faktycznie! Sześć! Ja wygrałem. Gdyby nie Billa, byłby pierwszy! No. Dawajcie, dawajcie, Majkowi za dobra, to wyjdzie. Dobra, macie jeszcze szansę. Macie co prawda po jednym życiu, ale macie jeszcze szansę. I kolejny challenge, to ja też chcę go wykonać, nazywa się żelka. I na TikToku, nie wiem czy widzieliście, jak są takie długie żelki i trzeba je zjeść jak najszybciej bez użycia rąk. Nie. I udało mi się dorwać takie żelki. A ja to jadę. Mamy je jeść bez używania rąk? I musicie je rozwinąć i jeść bez używania rąk, i kto pierwszy? Ale możemy otworzyć rękami? Tak. I ja chcę też to zrobić, bo śmieszne. Jak one tutaj leżały, to już myślałem sobie, że będę taki triki i zrobię w odcinku coś takiego, że zjem po prostu całą taką, no. Ja też chcę wygrać tą konkurencję. Nie ma szans. No ja raczej tego nie wygram, więc Krzychu, mam nadzieję, że wygram. Ja robię to z ciekawości. Macie jeszcze szansę. I start! O nie! O kurde! Nie można! Nie mogę. Krzychu wybrał! O nie! O Jezu! Fuj, jak nie mogę tego zjeść! Tak dużo się tego nagle zbierało! Ej, ale strasznie ciężko się to je, w sensie strasznie byłam ciekawa, jak to jest i ciężko jest, ciężko jest. Ale Krzychu wygrałeś, czyli wy mieliście po jednym tam życiu. Przegraliśmy. Czyli wy przegraliście i walka się toczy między wami. Ty masz nadal 3 życia, ty masz 1, więc jeszcze masz... Mike ma 2. Mike ma 2. Ja traciłem teraz. Aha, Mike ma 2, ty masz 1, więc macie jeszcze szansę, są jeszcze... Dobra. Dobra. Muszę zaznaczyć, że $50 uratowałoby mi, można powiedzieć, życie. Proszę. Macie tutaj napój. No i waszym zadaniem jest oczywiście, kto pierwszy wypije Pepsi. Dawaj Krzychu, jak piwo. Pomyśl, że to piwko. Jak się wypił. Co, już? Nie przeplę. A, okej. Okay. O Jezus, ej, ale to jest dla mnie takie właśnie... Ale rzeka się. Nie, mam, nie chcę z tego chrupki ubić. Chciałem powiedzieć, że Krzychu tak browary tankuje. Z Pateckim. Będę już wiedział... Że nie mam podjazdu. Bicie browarów na czas to moja specjalność. Ja miałem taktykę. Zarzuciłem se tu i mnie spadała. No, ja ale ty dobrą miałeś taktykę, dobrą miałeś taktykę. Oboje macie po jednym życiu, czyli teraz jest decydująca konkurencja, która nazywa się plank. Kto po prostu najdłużej będzie robił planka, ten co wygra. To jest plank? No, o kurde. To ja właśnie sobie pomyślałam, że to Mike może, to Mike to może. To jest ta deska taka. Ale ja tego dużo robiłem, jak chodziło na trampoliny, to było jako jedno z ćwiczeń rozrywkowych. Dawaj na przeciwko, Michael, więc patrzcie sobie w oczy. Tylko nie mówcie nic, jak robicie, bo wtedy sobie traci się energię na ten. Traci, o kurczę, to będzie długa rywalizacja. A z drugiej strony dekoncentrujecie przeciwnika. To nie będzie długa rywalizacja. Nie? To jest strasznie ciężko. To minuta albo 5. Ja bym nie wytrzymała 10 sekund, tak szczerze. 3, 4, start! Kurde, ślizgam się w tych kapciach. O Jezus Maria, ale to jest ciężkie, serio, ja myślę, że ja bym nie wytrzymała 10 sekund, nienawidzę tego ćwiczenia, serio. I tak sobie pomyślałam, że Kasia by to na pewno wygrała, ja bo ty ćwiczysz ostatnio, nie? No, ale i też nie lubię tego ćwiczenia. Kurczę! Nie mówię, bo... Nogi mi odjeżdżają. Jak prowokuję przeciwnika.
No, dobrze, o, dobrze. O kurde. Tutaj widzę Krzychu, zachowuje spokój. Ale prawie mu się już, widzisz, zapada. No, widzę, że zapadają mu się, no, zapadają się trochę. Majkowi widzę, jak tak mięśnie sobie chodzą tu na rękach. Kurde, długo wyszło. No, panu już minutę. Ale długo, tak? No. Ja już przygotuję wygraną. $50, pamiętajcie. $50. Niech was to zmotywuje. To już będzie koniec, jak wygrana. Krzychu zachowuje spokój. Ale Krzychu się trochę trzęsie. Ale zachowuje spokój, nie? W ogóle nie widać po nim żadnych emocji. O nie, widzę puc na Majka plecach. Jezus, jak długo! Nigdy w życiu bym tyle nie wytrzymała. No jak Krzychu ma sobie zapadnięte plecy, jak taki grzbiet. Ale nie upadł. Nie upadł, nie upadł. Jak jest? A tak mogę jeszcze z pół godziny. Ja też. $50, pamiętajcie. Dobra. No, ja tak jeszcze mogę wytrzymać 5 minut. Dobra. Nice. Kurde, nie spodziewałam się. Myślałam, że tutaj Michael może sobie lepiej poradzić. Bardzo proszę. A, dziękuję, ale mi to przyda. To przyda, te pieniądze przyda jak nigdy w życiu. Michael, umarłeś? Nie, ale polecę sobie jeszcze. Nie, ja bym to poszedł. Dobra, no więc to już były wszystkie challenge. Krzychu wygrał, gratulacje. Gratulacje, man. Równy przeciwnik, dziękuję, dziękuję. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje też wszystkim uczestnikom, wbijajcie do nich na kanały, na Instagramy, więc zostawiajcie łapki w górę, jeżeli taki odcinek wam się podobał, chcielibyście więcej takich challenge'owych filmów u mnie na kanale i subskrypcje, żeby być ze wszystkim na bieżąco, a my się już z wami żegnamy. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hejo.